Druga część magazynu sportowego w radiu dla Ciebie, na którą zapraszają Tomasz Sokołowski i Arkadiusz Błaszczyk. A w naszym studiu jest już obiecana Klaudia Signaci, była tenisistka, trenerka, komentatorka tenisa. Dzień dobry, cześć Klaudia. Dzień dobry. Australian Open powoli się rozkręca, nawet tak nie powoli, bo całkiem szybko. Mamy już sporo niespodzianek, ale zacznijmy od tych najświeższych wydarzeń, bardzo, bardzo miłych, sympatycznych, bo nad ranem trzymaliśmy kciuki za Magdalenę Fręch, która wygrała w trzeciej rundzie z Anastazją Zacharową po zaciętym meczu w trzech setach. No i tak mówiąc o niespodziankach, no to Magda też się na tej liście pewnie plasuje, bo chyba mało kto spodziewał się widzieć ją na tym etapie. Magdalena waleczne serce, moglibyśmy powiedzieć. Zdecydowanie. Ale o tym wiemy od dawna, że Magda wygrywa mecze taką zaciętością i właśnie walką o każdy punkt i nawet jak jest, i tak bym powiedziała, im ciężej, tym lepiej dla Magdy, im dłużej trwa mecz, tym lepiej dla Magdy, im dłużej trwają wymiany, tym lepiej dla Magdy, ale na pewno jest to duża niespodzianka. Ja w ogóle życzę każdej zawodniczce, żeby przeżyła chociaż raz taki turniej marzeń i myślę, że Magda taki właśnie teraz przeżywa. W zeszłym roku emocjonowaliśmy się występami też Magdy, ale Linet. A teraz mamy Magdalenę Fręch i cieszę się, że Magda korzysta z szansy, że po pokonaniu Karolin Garcia w naprawdę świetnym stylu nie przestraszyła się tego, że ma w trzeciej rundzie zawodniczkę z eliminacji młodszą. To znaczy, nie, to chyba każdy sobie, patrząc na to, kogo pokonujesz wcześniej, a z kim masz grać, to wydawało się, że spodziewałbym się, nie że to, będzie że łatwiej. Łatwy no, spacerek będzie, ale to jest, jeżeli ktoś przechodzi do trzeciej rundy, to już nawet jak z kwalifikacji, bo to dla niego szósty mecz, to już nie ma przypadku. Nie ma przypadku, tylko że to jest zawsze taka... Złudne? To jest coś takiego w zawodniku, że wow, teraz jak pokonałam Karolin Garcia, to powinno być łatwiej. I też czuć te oczekiwania innych, bo każdy się pyta i na konferencji prasowej, i na pewno gdzieś kibice, którzy mijają Magdę, czy oglądają jej rozgrzewkę, trening, to gdzieś tam krzykną, no teraz Magda masz szansę, bo grasz z tą i tą, a kto to właściwie jest? Więc no ja też jestem przekonana, że większość z Państwa, większość kibiców nie miała pojęcia, kim jest przeciwniczka Magdy. No a Magda to udźwignęła i było wiele takich spotkań w przeszłości, których Magda właśnie nie wygrywała. Miała nawet szansę, ale nie potoczyło. Nawet z Garcją przegrywała chyba w tej drugiej partii też 4-1 bodajże i odrobiła to. I tak samo i w tym dzisiejszym spotkaniu też przegrywała w tej decydującej partii. No to jest właśnie... Siła takich zawodniczki już? Siła taka mentalna. Też bardzo ciekawą rzecz powiedziała Blinkowa, która pokonała Rybakinę. Wiecie, co mnie motywowało? Mnie motywowało najbardziej to, że ja chcę tutaj zostać. Chociaż jeszcze jeden dzień dłużej. Po prostu tak mi się tutaj podoba. Ta Australia jest tak cudowna, Australian Open, w ogóle ta atmosfera i kibice, że ja po prostu tak bardzo chciałam tutaj zostać. I myślę, że właśnie ta atmosfera w Australii tak nakręca wszystkich zawodników, że grają jeszcze lepiej niż nawet sami by się spodziewali. To a propos mentalu, to jeszcze o przypadku Iggy o tym porozmawiamy. A jak jeszcze, kończąc może już Magdalenę Fręch? Skoko Gauff. No właśnie, no jak już usłyszymy te nazwisko, patrzymy na Igę Świątek, jak też walczyła z nią. Czy po prostu są jakieś szanse realne? Czy to już po prostu jesteś w tej rundzie, jesteś na tym etapie, że wszystko co wygram, co osiągnę, czy jednego seta, czy coś więcej, to będzie dla mnie wygrane? Znaczy teraz to już jest trochę tak jak mówisz, że jestem w czwartej rundzie, gram z Skoko Gauff, nic nie muszę. Ale wszystko mogę, więc wychodzi, mam nadzieję, że wyjdzie Magda tak, pewnie na Rod Laver Arena, na ten największy kort. Dlaczego nie? Coco to już jest uznana marka, więc pewnie będą chcieli, żeby grała, a może w tej nocnej sesji, więc to będzie też ogromne przeżycie. I to dobrze tutaj bez żadnych obciążeń. Tylko wiesz... Też możemy się spodziewać, że to może być nawet 6-0, patrząc jak Skoko Gauff, żeby ona weszła na taki poziom, żeby przeciwstawiła się. To będzie chyba takie wyzwaniem.
Będzie wyzwanie ogromne, dlatego że Magda teraz w ogóle poprawiła się bardzo, jeżeli chodzi o grę z końcowej linii, bo zawsze biegała 2 metry za. A teraz patrząc na jej spotkania, to przesunęła się właśnie bliżej i używa bardzo dużo tej siły przeciwniczki. I tak było właśnie w meczu z Garcią, gdzie nie była faworytką. Z tym, że Garcia grała bardzo płasko. Teraz ta przeciwniczka, Zacharowa, też grała bardziej płasko niż... To będzie teraz zupełnie inny styl Coco Gauff. Ona gra bardzo mocny topspin, który bardzo wysoko odskakuje, więc Magda albo będzie musiała się wrócić na tę strefę, w tę strefę, w której dobrze się czuła wcześniej, albo w ogóle wejść jeszcze bliżej, żeby łapać te piłki wcześniej, żeby jej nie odskakiwały w taką strefę, która jest niewygodna powyżej linii ramion. Tak samo na serwisy będzie musiała wchodzić mocno w kort, żeby łapać szybciej. I drugi serwis Coco Gauff nie jest taki mocny, więc tutaj trzeba by upatrywać szanse w zdobywaniu punktów i na pewno samej nie popełniać błędów. Tak, to już byłaby mega sensacja, bo mówimy o czwartej rakiecie świata. Tak czy inaczej, Magda już przebija swój sufit, bo sam awans do trzeciej rundy był już jej najlepszym wynikiem w tym turnieju, a jest już w czwartej, więc oby ta przygoda trwała jak najdłużej. No i cieszy to, że to nie tylko nasz się teraz wzrok koncentruje na Idze i na Hubercie, no ale do nich teraz musimy przejść. Jeśli chodzi o te niesamowite emocje, o tę adrenalinę, jaką czują teraz polscy kibice, no to faktycznie Iga Świątek w tym turnieju faktycznie tego nam dostarcza. Już niektórzy widzieli ją za burtą w ostatniej rundzie. Już nawet jakiś nagłówek się pojawił w internecie, że praktycznie jest już po wszystkim tymczasem. No to chyba się właśnie w ten sposób oddziela te takie mistrzynie z najwyższego topu od całej reszty, kiedy w takim kryzysowym momencie, w takiej sytuacji potrafisz to wszystko odwrócić. Niesamowity mental. Tak, ale tutaj mamy do czynienia już z zawodniczką, która jest mistrzynią wielkoszlemową, która wielokrotnie była postawiona w takim... Pod ścianą, dokładnie, więc czekasz wtedy to, co właściwie Iga powiedziała po meczu i na konferencji prasowej i na korcie, że ja wiedziałam, że ona nie może tak grać przez całe spotkanie, że ten poziom, który utrzymuje, no gdzieś będę miała swoją szansę. I to jest właśnie jakby to charakteryzuje mistrzynie, że one wiedzą, że przyjdzie ta jedna, dwie piłki i one muszą z tego skorzystać i one z tego korzystają. Nie zawsze przychodzi. Ja ci tylko przypomnę, tak. Ja też amatorsko troszeczkę gram, a ty też zawodowo. 4-2 przegrywasz w decydującym secie. Decydujący set. Masz swoje podanie. Przegrywa 0-40. Udało ci się wyjść z takich tarapatów, czy jeszcze gorszych? Ale nie, no ja... Przykładowo, na swoim przykładzie. Tak. Ja ostatnio sobie grałem i też... I wiesz co? I ja przegrałem te spotkanie. Podobne sytuacje miałem. Mhm. I mówię, i miałem swoją szansę, nie wykorzystałem. Miałem tak, prowadziłem 4-2 i miałem 3-5-3 prowadziłem, coś takiego i 40-0 miałem. I nie dokończyłem spotkania. I wiem, jak to smakuje, wiem, jak to boli. Tak, ale to teraz powiem jedną szybko, bo wiem, że tutaj zaraz się rozgadamy będzie tak. Ale akurat odnośnie Australian Open, bo pamiętam 2015 rok, kiedy grałam w parze z Andreją Klepacz i pierwsza runda, w ogóle wielki szlem, jak popatrzymy na drabinkę, kogo miała Iga w pierwszej, w drugiej rundzie, na przykład, Sabalenka. Sabalenka, tak. Albo po prostu jakaś zawodniczka z eliminacji, która trafiła na zawodniczkę z eliminacji albo na dziką kartę, a w drugiej trafiła znowu na kogoś tam z rankingiem 150 i nagle jest w trzeciej rundzie, a patrzysz, kogo ona tam pokonała. Więc tutaj jest naprawdę takie... trzeba mieć szczęście też w tych losowaniach. I pamiętam, gramy z Andreją Klepacz pierwszą rundę, z Jeleną Jankowicz i z Arantxą Parrą. No zawodniczki, które... bardzo dobrze grają w singlu i w deblu. Wygrywamy z nimi 7-6 w trzecim secie. Spotkanie trwa 180 minut. No tam naprawdę tak na styku. Dwie piłki decydowały o tym, że my to wygrałyśmy. Później dalej bardzo trudne losowanie, ale awansowałyśmy do ćwierćfinału. Fantastyczna gra. Pół roku później jestem na US Open i w parze z Julią Görges, świetna partnerka, trafiamy na nierozstawione akurat Kiki Bertens i Johanne Larsson, zawodniczki, które w tamtym sezonie akurat bardzo dobrze razem grały.
przegrywamy po 180 minutach 5-7 w trzecich. Było 6-7, 7-6, 5-7. Mhm. W pierwszych dwóch setach nie było ani jednego przełamania. To spotkanie też stało na bardzo wysokim poziomie. I teraz co decyduje o tym, że w Australii wygrałyśmy przez te dwie piłki, awansowałyśmy do ćwierćfinału później, a pół roku później gramy kolejny, ostatni szlem i nie wygrywamy tych dwóch piłek i odpadamy w pierwszej rundzie, a też była szansa, żeby daleko zajść. Szczęście? Nie, nie. Dana co sytuacja, dana sytuacja, tak? Że ty gdzieś popełniasz ten błąd albo nie wykorzystujesz błędu przeciwnika. Każdy mecz jest inny. Inna nawierzchnia, wszystko inne, partnerka i tak dalej, tak? Bo tak można się zapytać właśnie, no a jak to? 4-2 było, albo 2-4 przegrywało, albo 30-0, 30. 30-0 z własnym serwisem. Tak, i ty musisz wejść na taki poziom. Musisz wejść na taki poziom, dobrze serwować. Ja na przykład sobie tłumaczę, muszę kolejną piłkę wygrać. Kolejno mały punkcik, żeby doprowadzić po jednej piłce. Ale jeszcze jest to, dla mnie jeszcze jest to szczęście. Szczęście, które gdzieś ci pomaga. Tak, no szczęście jest bardzo ważne, nie tylko w życiu, ale tutaj na korcie też. No bo co, ona była gorsza? No nie była gorsza. Obie grały fantastycznie to spotkanie. No Danielle Collins, jak zejdzie z kortu, pomyśli sobie, ja dzisiaj dałam z siebie, ja powiem tak, Danielle Collins. Zakończyła karierę po tym meczu. Znaczy, będzie w tym roku kończyć, ale ja w zeszłym roku komentowałam wiele spotkań Danielle Collins i ona, dla mnie to było najlepsze jej spotkanie od roku, jak nie więcej. No i co? I zejdzie po prostu, serce krwawi i powie, no to te dwie piłki. Taki jest sport, no. Tak, no ale powie, że faktycznie dała się wszystko. A propos Iggy, to jeszcze a propos tego mentalu, to no, krótka jej wypowiedź w mediach społecznościowych. Czy it's not over until it's over, czyli dopóki piłka w grze, to wszystko się może wydarzyć. I jeszcze po meczu powiedziała w wywiadzie, byłam już myślami na lotnisku, poczułam, że nabrałam rozpędu, a potem ona nagle zaczęła grać dwa razy szybciej. Przez kilka minut nie miałam pojęcia, jak na to zareagować. Wróciłam i pomyślałam, jedyne, na czym mogę się skupić, to ja. I przestało mnie obchodzić, jak ona gra, skupiła się na swojej grze. No tak, niby prosty scenariusz, nie proste, prosta metoda, skupić się na sobie, nie zawsze to wychodzi. Ale to jest ten sekret. To jest właśnie to, jeżeli zawodnik odkryje podczas jakby w ogóle swojej kariery, pierwsze to jest to skoncentrować się na sobie, drugie to jest zaakceptować błędy. No bo tenis to jest gra błędów. Tam się popełnia więcej tych błędów niż tych wygranych piłek tak naprawdę. No cały czas jest w gemie. Zaczynamy od tego, że w gemie nie wygramy. Możemy wygrać wszystkie piłki, ale możemy zaserwować 4 asy, a przegrać gema. Więc trzeba też ta akceptacja jest jakby najistotniejsza. Oczywiście trzeba też być bardzo dobrze przygotowanym fizycznie. Bo głowa, oczywiście, mówimy o mentalu, ale głowa nie poprowadzi niedobrze przygotowanego ciała. Ciało musi być dobrze przygotowane, żeby ta głowa później mogła jakby to wszystko dalej spiąć. No a tak generalnie mówiliśmy, że faktycznie trudna ta drabinka na początku dla Iggy, ale jak tak na nią patrzysz w tych pierwszych meczach, to jak ona ci się podoba w tym turnieju? W jakiej jest formie? Jakie na tobie wrażenie zrobiła? Ja przede wszystkim patrzę na to, czy zawodnik jest taki świeży, czy jest taki głodny gry. Czy tam gdzieś wejdzie ten forehand jeden, czy dobrze zasmeczuje, czy tego voleya dobrze zagra, to mniejsza z tym. Najważniejsze, czy jest taki ogień, bo na przykład u Rybakiny widziałam zmęczenie. U niej było takie... taka bezradność. A jak 2 tygodnie temu patrzyłam, jak grała w Brisbane i wygrywała Brisbane z Sabalenką, no to tam było więcej tego ognia. A tutaj takie zagubienie. Tylko każde spotkanie coś innego daje, tak? Z kim innym grasz? Czy ten przeciwnik na tobie dominuje? Czy ty potrafisz znaleźć sobie pokłady tego, że jesteś w stanie zmusić przeciwnika do błędu, tak? I później głowa ci podpowiada. Albo się poddajesz, albo właśnie rywalizujesz i nawet do ostatniej piłki widząc, że nie masz szans. Tak, no to i to jest właśnie to, że masz ten, że na ten turniej jesteś tak przygotowany, tak z takim zapałem podchodzisz, że właśnie te trudne momenty przezwyciężasz. Jak przezwyciężasz te trudne momenty, to cię to jeszcze bardziej nakręca i wszystko płynie. To, co powinno być teraz, no nie chcę upraszczać, ale trochę z górki po tym trudnym początku, ale do przodu. Teraz Czeszka na rozkładzie, no teoretycznie słabsza rywalka.
Jak to widzisz? No, młoda, wschodząca, obiecująca. Iga wygrała, tak? No, Iga wygrała, wygrała z nią, ale no też trzeba powiedzieć, że to jest młoda zawodniczka, która gdzieś tam zdobywa doświadczenie, ale ciężko w wielkich szlamach powiedzieć, że coś teraz będzie łatwiej. Bo tak jak wspominał Tomek, no ona już dotarła do czwartej rundy, więc też musiała po drodze kogoś pokonać, dobrze się zaprezentować, też wierzy w swoje możliwości i też będzie grała bez żadnych obciążeń, no bo każdy podchodząc do meczu z Igą no podchodzi jako taki, może zrobić niespodziankę. Czy jest coś takiego, że co z tego, że wygrałaś z kimś 2 miesiące wcześniej, a ten ktoś przez te 2 miesiące i w tym turnieju wszedł na taki niebotyczny poziom, że no właśnie, nie można skazywać kogoś na porażkę chyba, co? Tak? No oczywiście, że tak. No tutaj oczywiście siła gry Igi i myślę, że też taka pewność siebie będzie tutaj decydująca. Ja oczywiście widzę, nie upatruję tutaj żadnej niespodzianki. Myślę, że Iga wygra to spotkanie i to w 2 setach, ale na pewno nie można skreślać Czeszki. Że to łatwo i przyjemnie będzie. Że to będzie łatwo i przyjemnie, bo tak jak od początku tutaj mówimy, to w wielkim szlemie wchodzi się na takie jakieś niebotyczne schody i pokonuje je z taką jak zaciętością, że tutaj też może być dobre spotkanie, ale Iga awansuje dalej. Mhm. Ale ja też tak patrząc na to, jak Iga, nie to, żeby się męczyła, tylko po prostu te przeciwniczki po kolei, trudne są te pojedynki, że ona wchodzi na taki poziom i może w każdym spotkaniu tak dać, że ja też sobie wyobrażam, że ona może wygrać 6-1 w takim spotkaniu. Oczywiście. Tak, bo ona wejdzie na taki top, że przeciwnik po drugiej stronie no po prostu pęknie i po prostu nie dotrzyma tego, bo ona jest tak, na takim inna sprawa już. Też, że też no, w piłce nożnej mówimy o takiej zasadzie bij mistrza. Klaudia powiedziała, że w wielkim szlemie wszyscy wchodzą na swój taki top, tak? Dając siebie no, maks, więcej być może niż się spodziewali. Inna sprawa, że mierzą się jeszcze z Igą Świątek, którą każdy chce pokonać, więc no, ta motywacja jest jeszcze większa. A dla takiej Igi na przykład też i innych faworytek też taką motywacją jest fakt, no, spojrzymy co się dzieje w tym turnieju, ile faworytek już się wykruszyło. No, mówiłaś o Rybakinie, jest jeszcze kilka innych, Garcia, Pegula, Sakari i tak dalej. No taki turniej niespodzianek co najmniej. Tak, aczkolwiek odpadnięcie Sakari nie jest dla mnie żadną niespodzianką. Odpadnięcie Ons Jabeur też nie, aczkolwiek wynik robi wrażenie, bo ona bardzo gładko przegrała. Ale to są zawodniczki, które nie są w formie ostatnio. Jessica Pegula to jest dla mnie zaskoczenie, bo... A właściwie powiem nie do końca, dlatego że ona tak dobrze grała ostatnie 3 lata i taki miała mocny poprzedni sezon, że widząc jak gra w turnieju w Adelaide, bo akurat komentowałam jej spotkania, to widziałam, że ona właśnie nie ma tego żaru, że ona jest zmęczona, bo bardzo trudno przychodziło jej wygrać tam 2 spotkania i dużo błędów popełniała. Ja mówię, to co się stało z Jessiką? To nie była ona. Zawsze taka skupiona, spokojna, wiedziała co ma robić, a tylko chodziła i do trenera pokazywała, co ja robię? A co ja robię? No i wyszło teraz w Australian Open, że faktycznie nie wie za bardzo co robi. Hubert Hurkacz, przejdziemy do niego. On też tutaj nam ciśnie, lubi podnieść od czasu do czasu i faktycznie w ostatnim meczu Hubert też... Hubert nam zawsze podnosi tak. Ciśnienie w wielkim szlemie. Tak. No ale tak, gra dalej. Aczkolwiek, no też tak znowu patrząc na ranking, na to jak się plasowali obaj tenisiści, no spodziewaliśmy się, że aż takich wielkich emocji nie będzie. No tymczasem była 500-ówka. Ale jesteśmy tak zaskoczeni tym? No, ktoś śledzi pewnie mecze Huberta, się przyzwyczaił do emocji. No właśnie, dlatego myślę, że kibice, którzy oglądają tenis, oglądają Huberta, no to wiedzą, że jeżeli przychodzi do wielkiego szlema, no to jednak będą emocje i tutaj niczego nie możemy być pewni. Liczymy za każdym razem, że Hubert się przełamie i że zajdzie daleko, bo ma na to warunki, ma do tego warunki. No ale przychodzi mu to jednak ciężko. Potwierdza to właściwie za każdym razem, ale ważne, że do przodu i teraz gra kolejne spotkanie z Francuzem,
Umbertem i nie wiem. Nie wiem, jak będzie. Znaczy, no, wiemy, że wygrał już w Bazylei, bodajże wygrał już w październiku z nim. No, to tak, tak można... To wie, jak gra. To wie, jak gra przeciwnik, tak? Ale oglądałem to spotkanie i powiem ci, że ciężko tak oglądać i wysiedzieć tak, tak? Swój serwis do perfekcji. Jak mówią komentatorzy, mówili, że chyba jeden z najlepiej serwujących zawodników. I to on wykorzystuje bezbłędnie, tak? Tylko chciałoby się powiedzieć, że z kwalifikantem, który wcześniej musiał 3 spotkania, żeby dojść do meczu z Hubertem, no to postawił się, grał chyba, można powiedzieć, jak nie najlepszy, albo najlepszy w swoim... 18 lat ma chłopak i grał chyba najlepsze swoje spotkanie. Mocno się przeciwstawił. No i teraz pytanie, czy będzie w stanie to powtórzyć? Czy będzie w stanie to powtórzyć w kolejnym spotkaniu? Bo Hubert na pewno powtórzy takie solidne granie, na pewno. Znaczy, ja myślę, że w ogóle Hubertowi wystarczyłoby solidne spotkanie. Że tutaj nie potrzeba żadnych fajerwerków. Tylko w odpowiednim momencie, tak jak mówimy, że... Przycisnąć, docisnąć? Tak, dokładnie, że to nieważne, czy ktoś zaserwuje asa przy 15-0. A brakowało mi w tym 2 setach, których przegrał, bo tutaj chyba po tiebreaku pierwszego, a drugiego 7-5, brakowało mi, aczkolwiek w tym właśnie secie trzecim 7-5, co wygrał, to przełamał go w pierwszym gemie. Później swój gem serwisowy. No i właśnie tutaj często mówimy o tym, kiedy zdobywać te najważniejsze punkty się liczą. Że tego asa trzeba zaserwować właśnie przy 6-5 w tiebreaku, czy przy 5-4 i 40-15, a nie jakby co z tego, że ktoś ma 10 asów czy 15 na swoim koncie, ale serwuje je wtedy, kiedy jest łatwo, lekko i przyjemnie. A trzeba tego asa zaserwować na zamknięcie tego spotkania, na zamknięcie gema. Czyli w tiebreaku pierwszego seta mu tego zabrakło, bo i właśnie jednym tym punktem przegrał, bo swój serwis jeden przegrał, tak? I to właśnie był decydujące, zabrakło tak, mu tego. Tak, i to jest ten jeden. I to jest to, co w zeszłym roku, wrócę tylko szybko do Wimbledonu, kiedy Hubert przegrywał z Dżokowiczem właśnie po tiebreakach i wtedy właśnie brakowało mu tego jednego serwisu, żeby wygrać tiebreak pierwszy i wygrać tiebreak drugi z Dżokowiczem. Czy on już jest na takim momencie, w takim miejscu i plasuje się i potwierdza to w każdym spotkaniu, że on już, że potrafi, może w tym spotkaniu z tym Mensikiem się nie udało mu w tym secie, czy on już jest na takim poziomie, żeby ja to myślę, wykorzystywać? Że jeszcze gdzieś tam mu to faluje, że nie zawsze to wykorzystuje, potrafi to wykorzystać w takich mniejszych turniejach, wykorzystywał to w Szanghaju, kiedy wygrywał, ale jeszcze są takie właśnie chwile, gdzie przydałoby się zakończyć to wszystko asem, a nie do końca tak się dzieje. Ale trzymam kciuki za to, żeby w kolejnym spotkaniu właśnie tak było. Tak, mamy jeszcze kilka chwil, żeby porozmawiać o takich faworytach murowanych do końcowego triumfu. O Idze mówiliśmy, patrzymy też na Sabalenkę, która na razie idzie po prostu jak walec. W ostatnim meczu 6-0. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze, jest bardzo mocna. Bardzo mocna i też właśnie jest bardzo mocna od początku roku. Jest bardzo mocna, jakby coś tam się zmieniło u niej. Jest taka luźna. Może, że wymienili się pozycjami z Igo, co? Iga była też stresowana, jak była tą jedynką i cisnęli ją i Sabalenka wskoczyła. Później się zamienili. Może to Iga sama powiedziała o sobie, że tak właśnie jest. Te ciśnienie zeszło z niej. Tak, trochę. I myślę, że tutaj gdzieś ta energia się wymienia. To są te na pewno dwie zawodniczki, które patrząc na ten rozwój sytuacji w Wielkim Szlemie, zdecydowanie dla mnie to są jakby dwie dziewczyny, które mogą sięgnąć tutaj po tytuł. Reszta oczywiście niespodzianki, mogą zrobić niespodzianki, no ale jeżeli chodzi o mężczyzn, tak przejdę do mężczyzn, no to Dżokowicz... No, Zalka razem w finale? Tak by się fajnie ułożyło i Sabalenka z Igą, tak by było? Czy... A nie byłoby za prosto? Znaczy, chcielibyśmy właśnie, no nie wszyscy wiem. Wszyscy tego chcą, tak czy inaczej. Wszyscy lubią niespodzianki, aczkolwiek liczą na finał właśnie takich gigantów. Tak, wiem, to jest coś, co elektryzuje i co każdy chciałby zobaczyć. I przyznam szczerze, że ja też bym chciała zobaczyć taki finał, ale... Bo by ciężko było wskazać kogoś, kto wygra, co? Ale też tutaj szybciutko powiem tylko o tym, że... Dżokowicz jak gra i gra z kimś dobrym,
to też inaczej podchodzi do tego spotkania. Nie pozwoliłby sobie, żeby na przykład stracić seta, tak jak stracił seta z tym młodym zawodnikiem w pierwszej rundzie, Przyźmiczem, jeżeli dobrze... Tak, z nim. Więc gdzieś to skupienie i podejście do tego spotkania jakby rośnie względem tego, z kim się gra, względem stawki i to właśnie widać u wielkiego mistrza, który będzie się przebijał przez te kolejne rundy. Tak, jeśli chodzi o Dżokowicza, to zaczął już swój dzisiejszy mecz. Na razie idzie nieźle, 5-3 i 30-0. 30-0, czyli chce zamknąć tak, w pierwszym secie. Tak. No zobaczymy. No, dziś już o Dżokowiczu nie porozmawiałem, bo musimy kończyć. Strasznie szybko nam upłynęła ta druga część. Klaudia Jansik-Nacik, zapraszam częściej oczywiście, bo tu jeszcze emocji będzie do końca. Mnóstwo. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za rozmowę. Tomasz Sokołowski, wielkie dzięki Tomku. Dziękuję za dzisiaj wam. Dobrego dnia życzę państwu. Tak, będzie dużo emocji. Magda Fręch, Iga Świątek, Hubert Hurkacz, tak, dzieje się w Australian Open. Świetne wiadomości dla polskich kibiców. Arkadiusz Błaszczyk, dziękuję serdecznie za dziś. Kłaniam się i dobrego weekendu.